Od wiosny w Muzeum Narodowym w Krakowie trwa konserwacja obrazu El Greca, ekstaza św. Franciszka. Jak się okazuje, dzieło nie wróci do siedlec tylko odnowione, ale też zmienione. Jak i dlaczego? Opisała Louisa Karaban. Były funkcjonariusz Sokołowskiej komendy cały czas dostarcza pracy wymiarowi sprawiedliwości. Już niedługo po raz kolejny zasiądzie na ławie oskarżonych. Tym razem prokuratura twierdzi, że Tomasz G. Wielokrotnie namawiał znajomego do jazdy samochodem, wiedząc, że ma on zakaz prowadzenia pojazdów. Ewentualne problemy z policją miał brać na siebie. Więcej przeczytacie w artykule Justyny Janusz. Na szczęście, dobrych policjantów jest więcej niż tych złych. Potwierdza to akcja z Jeruzala, gdzie aspirant Zbigniew Podstawka, będąc po służbie wraz z dziećmi na Mszy Świętej, złapał złodzieja. Funkcjonariusz usłyszał, że coś niepokojącego dzieje się po bliskiej plebanii i natychmiast zareagował. W TS znajdziecie szczegółowy opis zdarzenia oraz wywiad z policjantem. O tej sprawie było naprawdę głośno. Pod koniec stycznia bieżącego roku 25-latka z miejscowości Dzięcioły w gminie Łosice wracając z dyskoteki zamarzła na polu. Tragedia budziła wiele wątpliwości, szczególnie wśród bliskich dziewczyny. Śledztwo prowadziła prokuratura, która wyraziła swoje stanowisko. Przedstawiła je Milena Cylińska. W związku z organizacją lekkoatletycznego memoriału Henryka Jakimiaka do Siedlec przyjechał dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski. Okazję do rozmowy z gwiazdą sportu wykorzystał Mirosław Buczek. Wywiad znajdziecie na stronie 35. Zachęcamy do lektury najnowszego wydania Tygodnika Siedleckiego, które znajdziecie w kioskach bądź w postaci elektronicznej na naszej stronie internetowej.